Sorry, że cię torturuję, ale tak trzeba. Ja muszę to zdjąć. On się tak starał, no, ej, i aż się przejął. Julek, nic się nie stało. Dobra, ja pójdę to zmazać. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest u mnie gość specjalny, czyli Julian Jaworski. Witam was serdecznie. To poważnie teraz zabrzmiało. Dzisiaj Julek będzie robił mi makijaż, bo stwierdził, że jak Paweł mi robił makijaż na odcinku, to wyszło to bardzo źle i on potrafi lepiej. Znaczy przekonamy się, czy namaluję lepiej, bo nigdy nie ma. O, Skipper uważa, że zrobisz na pewno lepiej. Ja, tak? Mamy tutaj pomocnicę, tylko nie pokazuj na nią, bo ona ma zły dzień. Wiktorię, która będzie pomagała Julkowi, bo Julek jest bardzo młodym tutaj makijażystą i potrzebuje trochę pomocy. Oczywiście zanim przejdziemy do odcinka, to zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i zostawcie łapkę w górę. 5000 łapek w górę i kolejny odcinek ze mną na tym kanale. 5000 to za mało. 20 tysięcy. 20 tysięcy? Myślisz, że będzie ok? Czy jeszcze więcej? 30 tysięcy. 30? 30. No dobra, to 30 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek z Julkiem. A ty się już malujesz? No. Mięciutkie te wędzelki, no. Co? Wiktoria uczyła Julka przed tym odcinkiem, co trzeba nakładać najpierw, więc jakby po kolei pokazywała mu, jakie produkty trzeba nakładać. Co najpierw się robi, Julian? Najpierw się chyba związuje włosy, co? No tak. No dobra, to ja sobie zwiążę włosy. Co teraz się nakłada? Teraz się nakłada takie coś, co zlica całą skórę. Zlica całą skórę? Nie, no połączę i robi jednolity kolor. Wow, ale ci dobrze. Tylko nie wiem, który to jest. No jak myślisz, żeby był jednolity kolor skóry, to co się nakłada? Myślę, że to. Myślisz, że to? A może to? A nie, to jest puderek. To? No może to nałóż, bo to jest trochę droższe. Czym to się nakłada? Nie wiem. A, gąbeczka. Gdzie jest gąbeczka? Nie widać gąbki. A, tu jest, dobra. No, ile potrzebujesz? Wystarczy. Myślisz, że wystarczy? No, no dobra. I co teraz, żeby to bardziej wchłonęło w gąbkę? To nie ma wchłonąć w gąbkę, tylko to masz zrobić mi na skórze. Na całą? No. Okej, to zamknij oczy. Ja się boję. Daj znać, Wiktorio, czy dobrze robię. No i idzie ci świetnie, po całej, tak, żeby cała skóra wchłonęła. Lepiej niż Paweł? To się okaże na końcu. Super ci idzie. Czy to powinno tak wyglądać, Wiktoria? Prawie. Musisz to ładnie wyblendować, czyli tak rozsmarować, żeby nie zrobić jej takiej tapety na twarzy. No teraz na ten policzek. Już mam tapetę. Zrób trochę na policzek i weź teraz jeszcze trochę na czoło. To co masz? Komputer. Nie pomagałaś. No ale Paweł, czy ty masz 9 lat? No nie. Prawie. 24. Mentalnie, no. Zamknij oczka. Kto to delikatnie robi? Nie no, jest okej chyba już. Myślisz, że już? Dobrze to wygląda? Wiktoria? Spójrz, czy to dobrze wygląda. Chyba uważasz, że ładnie? Chyba nie. Teraz się opaliłaś i kolor tego podkładu nie pasuje do twojego koloru skóry. Tak, aż tak źle, Wiktoria? Nie, jest być ciemniejszy? Być gorzej, ale... Nie pasuje, nie? Nie, no jest, no jest, no jest. No jak chcecie profesjonalny make-up, to Focia Make-up tutaj się zna na makijażu. Link macie w opisie. No, aż jest się gorąco zrobiła. Okay. Okay, ty będziesz mogła się nauczyć tej nowych technik. Właśnie na to liczę, że dzisiaj tutaj... Julek się nauczy czegoś Julek nowego. Julek Make-up? Okej. Okay. Zobaczmy no, Instagrama, Julek Make-up, Julek maluje. Dobra, co dalej? Potem było... Jak to się nazywało, nie pamiętam. To się używa na kartce. Korektor. Mhm. Korektorem może być albo to. To zobacz, jaki to ma kolor, jak to otworzysz. Czy korektor, myślisz, jaki powinien mieć korektor kolor? Biały. Biały? No. Wydaje mi się, że korektor może być tutaj. To jest korektor? Mhm. Dziwne. Trochę przerażające. Tak? Dobrze to robię? Ślicznie ci idzie. Naprawdę? No. Bartek, jak oceniasz makijaż? Cudownie. No i teraz możesz tym drugą stroną gąbeczki robić. Tym czubeczkiem. Zamknij oczy. Dobra. A mogę u góry też? No. Trochę ci wejdzie na rzęsy, ale to nie. Też radę pomalować mi rzęsy? Dam radę. Jest git? To oko? Jest okej? Musisz jak najbardziej rozblendować, żeby nie było widać, że tam rzeczywiście był ten korektor. Okej, okay, tego korektora tu nie było. Wyglądasz teraz trochę jak manekin. Ty mi to nałożyłeś, żeby mi to zetrzeć tą gąbką? Nie, no jest git chyba, nie? Tak, jest dobrze? Nie starłem, nie? Co dalej? Potem była...
Już dwa razy tego dotykałeś. A, dobra. No i jakim pędzelkiem myślisz, że to trzeba użyć? Uderka tego największego. Który jest największy? Ten. No, ten może być, no. Albo ten. Ten jest mój ulubiony. Ten jest twój ulubiony, bo jest taki mięciutki, co? No. Pięknie ci idzie, jesteś tak delikatną makijażystą. Tak. Jakbyś... No. Ty kartofle ubijasz, czy makijaż robię. Na pewno lepszy od ciebie, Paweł. Lepszy ode mnie? Się okaże. Co dalej? Potem była brąz. Brązer? Jak myślisz, że... Gdzie jest brązer? Który to jest brązer, jak myślisz? Skoro musisz zbrązowić, no. Jest gotowe? Możemy przejść do różu. Który ty będzie róż? Ten. No, to jest róż. Tylko brązer pozostawiam ci wszędzie. Okej. Okay. Jest dobrze? Zarumieniłaś się trochę. Dobra, i teraz co? Które mówiła następne? Następne to był nabłyszczać. Mhm. Gdzie się to dawało? Nad różem. Ty no szczerze, póki co idzie mu lepiej niż mi, serio. To prawda, ma trochę więcej podpowiedzi, ale mimo wszystko idzie mu lepiej. Okej. Okay. Teraz się ładnie świeci? No, tak. Super. Tak jakbyś to, była cała obkremowana. To odkładamy tą paletkę. Co teraz robimy? Teraz potem były oczy tu. Oczy? Okej. Okay. To masz tutaj, możesz teraz szaleć. Masz tyle kolorów, takie, znaczy kolorów może tyle nie ma, bo ja mam takie bardzo takie brązowe, nudziakowe paletki. O, tutaj coś się stało. A, bo tu Paweł używał tego niebieskiego w ostatnim odcinku. I możesz używać czego chcesz i możesz szaleć. To ja ci użyję złoty. Złoty, dobra. A może być u góry złoty, a na dole róż? To można odwrót. U góry róż, a na dole złoty. No. Ja chcę, żebyś ty się błyskotała. Błyskotała? Wow, ale będę się świecić. Będzie mi widać normalnie z kosmosu, tak? Tak, tak jest. Dobra. No powiem ci, że jestem w szoku, ile ładnie ci idzie. Dlaczego ładnie? No czuję, że dobrze ci idzie. Normalnie jakby mnie Wiktoria malowała. Serio? No. No także od jutra Instagram Julek Makeup, taniej niż Focia Makeup będzie. Może będziesz ze mną jeździć na zlecenia makijażowe. Jesteś zadowolony? Jest G. Co dalej? Dalej była dół. Wycieranie pędzelków z Julkiem. I mam teraz otworzyć? Żarki. Nie, otwarte, ale musisz być tak blisko oka. Dobrze, po prostu tak. Pokaż, jaką minę mu zrobić. To oglądałeś jakieś tutoriale, czy coś? Jeszcze, dołóż nie. Sobie, dołóż sobie jeszcze. Nic nie oglądałem. No, tam u Julka. Julka na tym, na YouTubie. Make-up, profesjonalny make-up, jak robić? A może ty mamę malujesz w domu, co? Nie. Nie? Może powinien. Albo swoją dziewczynę? Nie, ona nie maluje się. Nie. Ja normalnie, Julek, do ciebie będę dzwonić codziennie, żebyś się przyjeżdżał i nie malował przed tymi, przed ale nagrywkami. Ale ty nie wiesz, jak ja cię maluję. Czuję, że jest pięknie. Czuję się wygryziona. No, wiesz, tak pięknie to nie wygląda, jak się spodziewasz. Dobra. Co teraz? U góry chcesz coś jeszcze dodać? Jakiś więcej koloru? Nie. Nie? Jest dobrze? Uważam, że jest okej. Okay. To i teraz co dalej? Mój ulubiony etap. Jaki? Usta. Ale jeszcze nie skończyłeś oczu. Rzęsy najpierw czy brwi najpierw? Możesz, chcesz dać to na brwi czy nie? To się wyczesuje tak do góry, musisz się tak wyczesać. Do góry. No do góry i do boku trochę. Znaczy tu z przodu u góry, a dalej do boku. I ty jesteś skupiony, pierwszy raz widzę, żebyś był taki skupiony na czymś. Naprawdę? No. Dobra. I co teraz rzęsy? Też radę mi pomalować rzęsy? Tak. A chcesz mi zrobić kreskę na oku? Wiesz, jak to się robi? Nie wiem. To się robi tak blisko bardzo rzęs, tylko nie do oka, nie? Od drugiej strony się zaczyna. Z pomocy Wiktorii? Nie jest wygodniej tędy. Nie jest wygodniej tędy. O. Można to jakoś zmyć? Nie. O nie. To zbywać. No to zrób drugą tak samo. O nie no. Gorzej niż pan. I ta kreska wyszła tak tragicznie, że twoja jest dużo lepsza. No nie. Ja muszę to zdjąć. Tego się nie wyszło. No to jesteś smutny. Jezu, nie płacz. O, Julian! On się tak starał. I aż się przejął. Julek, nic się nie stało. Dobra, ja pójdę to zmazać. Możemy pójść po patyczek do uszu i zmierzemy. Nie przejmuj się, jest wszystko okej, tak? Wracamy po krótkiej przerwie. Już jest wszystko uratowane. Musisz tylko dołożyć trochę cienia. Róża, to był ten? Tak, u góry był ten i jeszcze a potem tego matowego tam. I po prostu nie rób tych kresek. No, nie rób kresek. Odstawiamy kresek. Sorry, że cię torturuję, ale tak trzeba. Sorry, że cię torturuję.
Nie, spoko, jest okej. Okay. Paweł gorzej mnie malował. Trzeba... Bardziej mnie bolało, jak Paweł mnie malował. Jesteś gotowy na rzęsy? Brwi, a nie rzęsy. Rzęsy, no. Chcesz jakieś rady od Wiktorii? No, na pewno. Jak się maluje rzęsy? Od dołu maluj, tak? Od dołu? Mhm. Pięknie, no. No nie, tak pięknie. Nie, naprawdę dobrze ci idzie. Tak się maluje rzęski. Jest okej? Okay? No tak, tylko trzeba ci to wszystko wyczyścić. No to wyczyścimy też. Jest dobrze? No tak, tylko musisz... Dobra, trzeba zmazać to, tak? To ja idę do lustra i zmażę, co? Już jest ładnie, już wszystko zmazałam. Teraz co? Usta. Jakie robisz usta? Kolor. Chcesz czerwone zrobić, czy na przykład różowe? Czerwone. Czerwone? O, może Ola niech będzie tworzy usta. Co? O, jest git. Jest git? Jesteś zadowolona z makijażu? Jesteś skończona. Dobra, super. Jesteś skończona. Ja teraz rozwiążę włosy. Paweł będzie oceniał, Wiktoria będzie oceniała. No. Ale jest lepiej niż Pawła? Jest okej, okay, tak, ale wyglądasz jakbyś po prostu zbladła. Jakbym zbladła? No, no bo jestem bardziej opalona i to w te kosmetyki nie wszystkie teraz mi pasują. Muszę kupić po prostu nowe, tak? No. Profesjonalna makijażystka ocenia jak? Jestem pod ogromnym wrażeniem tutaj, Julka, bo spodziewałam się, szczerze mówiąc, trochę gorszej pracy. A naprawdę, gdyby nie to, że ona ma za jasny podkład, to naprawdę makijaż jest bardzo ładny. Bardzo ładnie usta jej pomalowałeś, fajnie kolor dobrałeś, oczy są ślicznie pomalowane. Naprawdę super praca. 9,5 na 10. Wow! Naprawdę, wow! Ja osobiście daję dychę. 10 na 10, Julek! Tak ładnie pomalować. Serio? No. Teraz mi jest przykro. Bartek, jak oceniasz? No, gdybym nie był zaręczony i w sumie ty też, to... wydaje mi się, że tak. Dobra, ja idę do lustra. Wow! Jest dobrze, nie? Że jestem w szoku. Ale to rozświetlacz pod okiem to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Nie, ale jest to wygląda jakbym miała te 40 lat pod tym okiem. Ale nie, jest pięknie. Ja daję też 10 na 10, bo jest dużo lepiej niż to, jak Paweł mnie pomalował. Tak, ewidentnie. Przynajmniej nie mam podbitego oka. To było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo ci dziękuję, Julek, że mi pomalowałeś, bo makijaż na pięknie. I serio, mogłabym teraz wyjść do ludzi i w miarę okej bym wyglądała. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Zostawcie łapeczkę w górę, 30 tysięcy, Julek jest na kolejnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!